Dobra, jedno mamy ogarnięte, zabieramy się za drugie. Wymienimy sobie teraz olej, zrobimy płukaneczkę, nowy filterek. Na dzisiaj to będzie chyba już tyle i spotkamy się jutro, ale po kolei. No i dobra, mamy już auto na podjazdach. Zaraz Wam pokażę co i jak. Ale jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj może nie tyle zaniepokoiła, co zwróciłem na to uwagę przy tej pracy przy radarze. Zauważyłem, że pierwsza chłodnica tutaj, która jest, tu jest taka chłodnica, zobaczcie, jest delikatnie mówiąc pokrzywiona. Zobaczcie, tak to wygląda. W sumie tego nie było widać, jak tam nie grzebałem, a w momencie, jak zacząłem tutaj się bawić tym radarem, no to rzuciło mi się to w oczy. No centralnie za radarem jest to wykrzywione. Później sobie sprawdzę, co to jest za chłodnica i czy trzeba będzie coś tutaj działać. Widzę chłodnicę od klimy, widzę chłodnicę od wody, a ta przednia no, wygląda jak interkuler, ale no muszę to sprawdzić, bo interkuler przecież mamy tutaj, który jest chłodzony płynem. A może tam jest jakaś jeszcze druga chłodnica, drugi interkuler, no nie wiem, zobaczę. Jest to mój pierwszy transporter T6, więc pewne rzeczy będę tu odkrywał razem z Wami. Najpierw weźmiemy się za zdjęcie tu podłogi. Zobaczcie, podłoga sucha, czysta. Nigdzie tu się nic nie leje ani nie sączy. No ale pewne rzeczy mogą nam się pokazać już po zdjęciu, tak więc biorę się teraz za zdjęcie. Zobaczcie, mamy tutaj śruby bodajże 12. W sumie tutaj oprócz 12 to chyba nic więcej nie będzie, tylko będą 12. Tu jest takie jeszcze takie zabezpieczenie, już jak się odkręci wszystkie śruby, trzeba to ścisnąć i to nam zejdzie i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No dobra, tak to wygląda pod spodem, sucho, czysto, nic tu się niepokojącego nie dzieje. A tutaj delikatne zapłacenie przy filtrze mamy, ale zaraz sobie przestudiuję, co to jest za chodnica tam z przodu, żeby było wiadomo, co to, jak to ugryźć. Czy to jest coś, co się warto martwić, czy nie? Wiadomo, że lepiej by było, jakby ta chodnica była prosta, no ale jest troszeczkę pokrzywiona. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to jakiś interkuler dodatkowy, ale ręki uciąć sobie nie dam. Zaraz zobaczymy. Przejrzę sobie diagramy i na pewno coś znajdę i coś Wam pokażę. Ogólnie ładnie, czysto, schludnie, bez żadnych jakichś takich niepotrzebnych wariacji. No dobra, mamy dwie płukanki, ponad 6 litrów oleju tutaj wchodzi, więc leję obydwie, odpalam silnik. Zostawiam go na dobre 15-20 minut. Niech sobie później wszystko ładnie zleci. I miejmy nadzieję, że silniczek w środku będzie czysty. Stosowałem już te płukanki u siebie, u innych użytkowników. Ogólnie mierzona kompresja przed i po
się polepszała. Tak naprawdę tutaj kompresji mierzyć nie będę, to po prostu jest robione już tak naprawdę z rutyny. Wiadomo, że pomaga, to dlaczego mam nie stosować. Leję drugą i odpalamy silniczek. Kanka zalana, teraz sobie niech auto pochodzi, a ja sobie sprawdzę, o co chodzi z tą przednią chodniką. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć, czy nie, ale trzeba to nagrać, zobaczyć, co to będzie z tego, co tam wleci. Także minęło już parę minut, odkręcam korek, spuszczam olej teraz. Dobra. Mamy zmiereczko, mamy lampeczkę, kluczyk 19, ładnie nam się odkręciło i spuszczamy. Mam nowy korek z nową uszczelką, tak więc miejmy nadzieję, że tu wszystko będzie pasować i nie będzie nam leciało. No, powiem wam szczerze, że nie wygląda to jakoś źle. Czarny, bo czarny, no ale pukaneczka była zrobiona. Musi być czarny, bo to diesel, nie? I w benzynie jest czarny olej. Tak więc zostawimy to, żeby nam to ładnie zciekło. 6 litrów bodajże wchodzi, no jeszcze się okaże, ile dokładnie wejdzie. Będzie wiaderka starczyła. Znowu tak jakoś wygląda, że mało będzie. Starczy do tego. Reszta niech sobie tutaj wleci. Niech sobie zlatuje, a ja idę zobaczyć, o co chodzi. O co chodzi z chodnicą z przodu? Co to za chodnica? Przyjrzałem się chodnicom i teraz to wygląda tak, że ta przednia chodnica to jest do niskich temperatur, a główna chodnica jest do wysokich temperatur. Dwie chodnice. Oj, kujku, cały czas jakieś głupoty, nowości. No nic. Czyli jest tam kulant. Mamy tą chłodziwo. No ale nie leci, tak? No to więc... No nie wiem, co to teraz z tym zrobić, czy to zostawić tak jak jest i czekać, aż będzie leciało, czy po prostu wymienić to prewencyjnie. Ja mówię, no nie leci, zobaczymy, co powie na to właściciel. Weźmiemy, sprawdzimy, jaka jest cena i na pewno coś ciekawego wymyślimy. Na razie zakręcam korek, wkładam nowy korek z nową uszczelką 30 Nm. I miskę mamy z głowy. I zostanie nam tutaj do zdjęcia odkręcenia korek. Najpierw obudowy filtra i sama obudowa filtra. Tak wygląda koreczek od
filtra. Zobaczcie, leci sobie tam olej. Poczekamy, aż zleci, wtedy dopiero będziemy zdejmować obudowę. No i dobra, mamy tutaj filtr oleju, tak wygląda. W zestawie mamy uszczeleczki. No i tą małą uszczeleczkę sobie tutaj zaraz założymy na ten koreczek. Tu zdejmujemy sobie. Pudełko już nam spierdziliło. Tutaj się trochę wyczyszczy, chociaż nie ma jakiejś tam większej potrzeby, żeby to tak czyścić. Bo później trzeba to przesmarować delikatnie świeżym olejem. Mamy nową uszczeleczkę. Zakręcimy sobie ją ze dwa razy. Później posmaruję świeżym olejem. No i wkręcam w otwór w podstawie filtra. I dopiero wtedy sobie odkręcę. A, te uszczelki nawet są takie zaolejane delikatnie, tak więc nic nie będę tutaj smarował. Nie, chociaż trochę przesmaruję świeżym olejem. Dobra, wkręcam koreczek i zdejmuję podstawę filtra. No i dobra, mamy nasz filtr. Ach, cholera, nie mam tutaj gdzie tego postawić. No dobra, mamy nasz filtr stary. Zaraz go tutaj, o, już go wyjąłem. Wkładam go sobie w to stare pudełeczko. Miejmy nadzieję, że nowy jest taki sam. Zaraz sobie zmienimy uszczeleczkę. Trochę sobie tutaj to przeczyszczę. I stara uszczelka out, chociaż ona nie musi być wcale taka stara, bo ponoć olej był tutaj niedawno wymieniany. Ale tak jak już wcześniej wam mówiliśmy, my w to nie wierzymy, wymieniamy to jeszcze raz. Na pewno tutaj nic się nie stanie, jak to zmienimy jeszcze raz. Po prostu ten olej będzie i sam silnik będzie czystszy w środku. Naprawdę nie zaszkodzi. O, no i tak przygotowaną podstawę filtra trochę jeszcze tutaj zakręcę. Można przykręcać do autka. Filtr, uszczelka, tutaj w podstawie nowa uszczelka i przykręcamy. No i dobra, mamy filtr założony. Wszystko mamy tu wyczyszczone, koreczek. Możemy lać olej, wleję najpierw piątkę. Jak wam piątkę wleję, odpalę silnik, zjadę z podjazdów i wtedy zaleję resztę. No i dobra, zdejmujemy koreczek, zakładamy lejeczek. I wlewamy olejek. Olej 5W30, Quantum, standardowo. Tak wynika ze specyfikacji silnika. Żadne tam 5W40. Lejemy to, co fabryka rekomenduje. Oczywiście specyfikacja oleju, wszystko się zgadza z normami tego silnika, więc nie powinno być tu żadnych, absolutnie żadnych problemów. Tak jak powiedziałem, wlejemy piątkę, zobaczymy jaki jest poziom. Jak nam się będzie poziom na bagnecie zgadzał mniej więcej, to założę podłogę, zjadę z podjazdów i resztę już dolejemy, jak będzie stał na równo. Dobra, wydaje mi się, że około 4 weszło. Zobaczmy, czy cokolwiek się pokaże tutaj nam na bagnecie. Wydaje mi się, że to jeszcze za wcześnie. No nie ma nic.
nic jeszcze. Oczywiście auto jest przechylone dość mocno. Kurde, nie ma tutaj na czym tej latarki tutaj położyć. Chciałbym wam tu pokazać mniej więcej, co tu się dzieje. No i dobra, piąteczka weszła. Wychodzi na to, że wchodzi tutaj 6 litrów. 6,5 chyba. Ale to się jeszcze okaże. Piątka weszła, zobaczymy, czy coś bagnet pokaże. Coś tutaj się zaczyna pokazywać. Dobra, już tu więcej nie wyleci. Zobaczmy, co tu się pokazało. Czy w ogóle się coś pokazało? Czy to tylko takie ślady znikome? Nie, jeszcze nic się nie pokazało. Dobra, mamy drugi kartonik. Zaraz sobie wlejemy literek i zobaczymy, czy się nam coś pokaże. O kurde. Kapselek zabezpieczający mi się urwał. Ale nic, lejemy. Ach, starczy. Byleby się pokazało tutaj na bagnecie nam przynajmniej połowa. To już będzie dobrze. Aha. Bateryjka w latarce powiedziała papa. Dobra. Jeszcze nic nie widać. Dalejemy dalej. Może tam dziura jakaś jest. Może Janek korka nie założył. Dobra, nie wiem, chyba teraz to starczy. Bez jaj. Albo olej jest tak czysty, że go nie widać. Dobra, pokazało się, jest na minimum. Dobra, zakładam. Zakładam podłogę i zjeżdżam z podjazdów.
Dobra, mamy podłogę założoną, zobaczcie. Olej mamy zalany. A więc teraz sobie odpalimy. No i dobra, zjechaliśmy z podjazdów. Auto ładnie zapaliło. Nawet szczerze mówiąc nie grzechotało nic. Co czasami się zdarza przecież przy nowoczesnych konstrukcjach przy zmianie oleju, że ciśnienie zejdzie nam z układu, no to nam coś tam zachorbocze. Ale tutaj ładnie, cichutko. Nawet mam wrażenie, że troszeczkę ciszej ten silnik teraz pracuje, no ale to takie placebo, jak zawsze działa na tego, co to robi. Dobra, sprawdzę sobie teraz olej. Doleję go do poziomu przynajmniej 3/4. No i co? I mamy zakończoną wymianę oleju. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Jutro spotkamy się przy okazji wymiany. Tutaj mamy tak, filtr paliwa. To na pewno jutro zrobimy. Ale trzeba będzie się wziąć za rozrząd. Ale nie wiem, czy mi się to uda zrobić w jeden dzień. Zobaczymy. Może się to jutro zrobi, a może z soboty na niedzielę. Zobaczymy, jak na to wszystko właściciel. Oczywiście zostanie nam filtr powietrza i filtr kabinowy. Tak więc zapraszam Was jutro na kolejne materiały i do zobaczenia przy okazji następnego materiału. Oczywiście trzymajcie się ciepło. Cześć.